nim stoją. Otóż liczę na to, że właśnie Instytut Pamięci Narodowej pod kierunkiem doktora Szarka razem z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pod kierownictwem bardzo prężnego pana Jana Kasprzyka, również wielokrotnego gościa na antenie Radia Maryja, i wreszcie wicepremiera ministra dziedzictwa i kultury i dziedzictwa narodowego pana profesora Glińskiego wypracują wspólną politykę historyczną w zakresie a. edukacji, a b. kierowania do określonych innych instytucji polskiego państwa pewnych wniosków, jak należy zachowywać się wobec tych, którzy depczą, tak jak ojciec powiedział, polską godność narodową, którzy kłamią i którzy dopuszczają się do takich skandalicznych wypowiedzi, jak właśnie ów pan Bartosz Tomasi. I to jest, myślę, zadanie, które stoi przed nami i to trzeba powolutku wdrażać, tak jak pan prezes Szarek, podzielając opinię naszego porozumienia, że trzeba zdekomunizować powązki wojskowe, usunąć stamtąd tych wszystkich komunistów, ale twierdzi i słusznie, że najpierw my musimy doprowadzić do pochowania godnego, najpierw odnalezienia szczątków, zidentyfikowania, a potem pochowania bohaterów narodowych, żołnierzy niezłomnych, jest zawsze pewna kolejność. Tak samo w pewnej kolejności działania my musimy doprowadzić również i do tego, czego się od dawna nasze porozumienie i nie tylko ono dopomina od, nie wiem, czy właśnie bardzo ważne jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Trybunał Stanu, ale o delegalizacji istniejącej nadal legalnie w Polsce, założonej kilkanaście lat temu i zarejestrowanej w warszawskich komunikacjach. Panie doktorze, prosiłbym telefon przyłożyć bliżej ust, bo gdzieś tracimy... Dobrze. Tak. Więc tak, ja tutaj powtórzę, tak samo należy się również domagać delegalizacji Komunistycznej Partii Polski. Partii, która została zarejestrowana w 2002 czy 2004 roku i ta partia głosi poglądy sowieckie, posługuje się hasłami typu proletariusze wszystkich krajów, łączcie się sierpem i młotem. Jakim prawem taka partia w ogóle istnieje w niepodległej Rzeczypospolitej? Przecież to jest kolejny wielki skandal. Takich skandali mamy bardzo wiele i nowy rząd, który bardzo energicznie i prężnie zabiera się do porządkowania wielu dziedzin naszego życia politycznego i społecznego, mam nadzieję, że powoli, systematycznie będzie sobie z tymi wszystkimi problemami radził. Bo są to ludzie ideowi, są to ludzie już niekiedy doświadczeni i po prostu tylko musimy, my, naszą rolą jest takich ludzi działających społecznie jak ja, czy takich mediów jak Radio Maryja i wiele innych bardzo tworzących mediów, przypominać, motywować te władze do działania. Motywować je do tego chociażby, żeby właśnie z Alei Zasłużonych największej polskiej nekropolii na cmentarzu powązkowskim w Warszawie zniknęły grobowce tych, którzy mordowali polskich patriotów, a pojawiły się groby tych, którzy byli przez nich mordowani. A na razie też proponuję to prezesowi Szarkowi, żeby przed tymi grobowcami, póki one jeszcze są, tych zbrodniarzy, umieścić krótką informację. Tu leży taki a taki zbrodniarz wierny sowieckiej racji stanu, który mordował polskich patriotów. To będzie wymowne i to w ten sposób się również ukróci te oddolne działania w postaci malowania czerwonej gwiazdy czy pisania czegoś na grobowcu, bo chociaż jest to z punktu widzenia historycznego słuszne i adekwatne, to z punktu widzenia moralności polskiej tradycji chrześcijańskiej i patriotycznej są to niewątpliwie działania niewłaściwe na granicy albo i poza granicą dobrego smaku. Ale kończąc ten wątek, od którego zaczęliśmy, czekam na ruch prokuratury w sprawie tego polityka, który chce strzelać w tył głowy na czas wrowie katyńskim. Panie doktorze, bo po 89 roku no nie potrafiliśmy oczyścić przestrzeni publicznej między innymi z reliktów systemu komunistycznego, totalitarnego. To ogromne lata zaniedbań. To są to 25 lat, 27 już w tej chwili od roku 89, które jak się okazało, to była taka kulawa niepodległość wtedy odzyskana.